Z reguły w tym miejscu mówię, kiedy odbyła się premiera uroczysta filmu. Sprawdziłem i wydawało mi się, że to jest marzec 1987, na co operator, pan Adam, powiedział, że ten film nigdy nie miał swojej premiery. Zaraz wszystko dowiemy się od Janusza Zaorskiego, jak to naprawdę było. Kiedyś było tak, że film, który nie wszedł do rozpowszechniania na cały kraj, tylko do wąskiej sieci DKF-ów, nie miał prawa do premiery, nie miał prawa do plakatu. Matka Królów nie miała plakatu. Może rzeczywiście to jest premiera. Jakimś natchnieniu to robili, a to dlatego, że zaraz zaryzykuję tezę, że stan wojenny pomógł w realizacji tego filmu, ale to prawda, paradoksalnie. Teatry stanęły, w związku z tym aktorzy mieli czas. I my żeśmy siedzieli w hotelu, bo była godzina milicyjna, i my żeśmy pracowali nad filmem. Ten czas był w całości dla filmu. Proszę zobaczyć, że tutaj nie ma puszczonej roli, tutaj nie ma puszczonej kwestii, to jest dopieszczone wszystko. Towarzyszu Wiktorze, mi się wydaje, że tego już nie ma. Pamiętam list Janusza Zaorskiego, który się zaczynał, a jednak się kręci. No i tą radość rzeczywiście powrotu na ten plan. No to się rzadko zdarzają takie rzeczy jednak w historii filmu, że właściwie gdzieś historia poza planem no, się upadabnia do tej, która jest w akcji filmu. Fantastyczna Magdalena Teresa Wójcik, która tak dzisiaj się patrzy, że ona ma tak wyrazistą twarz filmową, że właściwie aż szkoda, że ona nie zagrała jeszcze więcej ról filmowych, takich znaczących. Bardzo dobrze odbieram ten film teraz, w sensie korekty. Jest więcej szczegółów w czerni, więcej szczegółów w bieli. W tamtych czasach, kiedy film był robiony ponad 30 lat temu, nie dało się tak płynnie wprowadzić kreacyjnych zdjęć dokręcanych do autentycznych kronik. To, co oglądaliśmy wcześniej, to było już zmęczony negatyw, zmęczony pozytyw. Także całe szczęście, że jest ten pomysł na rekonstrukcję i dzięki temu oglądamy zupełnie nowe wartości. No, i to jest super. Cieszę się, że doszło do rekonstrukcji, bo to jest znacznie lepszy film.